Hej, kiedy Marta z Codziennie Fit i witam Was na dzisiejszym treningu, który jest treningiem idealnym. Łączymy dawkę cardio z treningiem siłowym i mamy zestaw, który będzie naprawdę efektywny, jeśli chodzi o poprawę Waszej sprawności oraz pracę nad sylwetką. Do wykonania treningu będą oczywiście potrzebne hantle, mata, woda i dobry humor, a tą resztą zajmę się ja. Jeśli chcecie być na bieżąco i mieć motywację do bycia fit, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, a teraz zaczynamy! No dobra, witam Was na dzisiejszym treningu. Oczywiście standardowo trening nie może rozpocząć się bez rozgrzewki. Dobra, poczułam się w jakimś programie dla dzieci. Głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech i maszerujemy. Tak, w tych programach dla dzieci zawsze zadawali takie pytania, nie? A czy wiecie, że coś tam? Dajcie znać! I taka minuta takiej niezręcznej ciszy, kiedy oni czekają, że Wy przed telewizorami niby odpowiecie. Nie wiem jak Wy, ale jak byłam dzieckiem, to zawsze odpowiadałam. Może dlatego, że dużo gadam. Głęboki wdech, wydech i przechodzimy do truchtu. Dzisiejszy trening to jest coś, co mnie bardzo ekscytuje, ponieważ jest to jeden z najlepszych, najbardziej efektywnych sposobów na to, żeby w ogóle trenować. W 45 minut, około 45 minut zrobimy trening, który zawiera zarówno elementy treningu siłowego, jak i cardio, więc jest idealny, jeśli chcecie poprawić swoją sprawność, poprawić całą swoją formę oraz też popracować nad sylwetką. Krążenie ramion w przód za 3, 2, 1, lecimy. Do przodu, szeroko, rozgrzewamy barki. Świetnie. 5, 4, 3, 2, 1. I do tyłu od razu, szeroko, mocno. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tylko truchtamy. Ręce pracują. Brzuch lekko napięty. Prostujemy się do góry. I czekamy na naprawdę super trening. 5, 4, 3, 2, 1. Od razu przechodzimy pajacyki. Jeśli z jakiegoś powodu nie możecie skakać, zawsze jest ta wersja low impact. Jeśli możemy, jeszcze. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, uwaga, do przodu, nogi na krzyż, raz, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, przechodzimy do marszu, myślę, że tętno już nam się trochę podniosło, lewa noga idzie lekko do przodu, jak modelki, ręce na bederkach i teraz prosta noga do boku, wracamy, hop, wymachy. Raz, 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 4, 3, 2, ostatni, druga strona, czyli prawa noga do przodu, pozycja modelki i wymachy do boku. Raz, 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 jeszcze, 3, 2, ostatni raz. Świetnie. Stopy nieco szerzej niż szerokość bioder. Skierowane do przodu. Pół przysiad. Zostajemy. I teraz przysiad. Krok tył. Krok tył. Góra. Lecimy. To jest jeszcze rozgrzewka. Obudzimy sobie troszkę uda, pośladki. Super. Jeszcze trzy powtórzenia. Tak jak mówiłam, dzisiejszy trening łączy tak naprawdę dwa treningi, siłowy, cardio. Zaczniemy sobie od bloku cardio, potem przejdziemy do siły, potem znów cardio i kończymy treningiem siłowym. Ostatni raz. Super, lewa noga do boku, wypad w bok, ręce i słuchajcie, wędrujemy. Raz ciężar ciała na jedną nogę, zobaczcie, to idzie w tą stronę, raz na drugą, raz, raz. Raz, raz. Pośladki mocno do tyłu, żeby ciężar nie szedł na kolana, tylko cały czas na biodro. Hop, 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 hop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Super, plank podparty, ostatnie dwa ćwiczenia rozgrzewkowe przed nami. Rozgrzejemy sobie jeszcze trochę core. Dłonie pod barkami. Kolana do góry, pozycja niedźwiedzia. I teraz do przodu, nisko na nogach. Do tyłu. Przód. Tył. 4. 3. 2. Ostatni raz, zostań w pozycji niedźwiedzia. Przejdź do deski. Trzymaj. Ściągamy łopatki, napinamy brzuch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, luz. Super, odpoczywam przez chwilę i zaraz zaczynamy blok pierwszy. Dzisiaj na treningu, tak jak mówiłam, 4 bloki przed nami. Kardio siła, więc to co kto lubi, na to czeka. Ja lubię i to, więc będę czekać na wszystkie bloki. Pierwszy blok kardio, bardzo prosty. 4 ćwiczenia, każde z nich wykonujemy przez 40 sekund, a w drugim powtórzeniu, jak zrobimy wszystkie ćwiczenia, każde ćwiczenie wykonujemy przez 30 sekund, ale będzie z lekkim twistem, żeby było trochę bardziej intensywnie. Więc najpierw zaczynamy spokojnie, potem trochę gorzej. Pierwsze ćwiczenie, które będziemy robić, krzyżujemy nogi, proszę bardzo, i z tej pozycji hop, przeskakujemy. Hop, hop, to jest pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie, które będziemy robić. Raz, 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 raz. Trzecie ćwiczenie. Truchtamy, skręt. Truchtamy, skręt. Rytmicznie, tak jak nam pasuje. I czwarte ćwiczenie. Będziemy sobie maszerować, nie sprintować. Nie wiem, czy w ogóle jest takie słowo sprintować. W podporze. Zaczynamy. Nogi na krzyż. 3, 2, 1. Lecimy. Hop. Super. Hop. 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 Staram się raz jedną, raz drugą nogę mieć z przodu, kiedy je krzyżuję. Stopy przy przysiadzie na zewnątrz, skaczemy do sumo. O, taki sumo. Raz. Raz. Super. Hop. Spokojne tempo. Jeszcze 10 sekund. Raz. Raz. Uwaga, luz. 20 sekund celnego odpoczynku i przechodzimy do klaskania pod kolanami. To mi się kojarzy w ogóle z jakimś tańcem. A ty z tym. Napiszcie w komentarzu, jak to się nazywało, bo nigdy nie pamiętam. Uwaga. 4, 3, 2, 1. Lecimy. Spokojne, powolne tempo. Nie sprintujemy tutaj. Raz, raz. Mocny wydech. Ta pierwsza seria, 40-sekundowa, chciałabym, żeby to było takie bardziej... No jest cardio, więcej niż rozgrzewka, ale nie interwał, nie duża intensywność. Więc na spokojnie. Oddech ma przyspieszyć, ale jak was zapytam, co tam u was, to jesteście w stanie mi odpowiedzieć. 3, 2, 1. Uwaga. Luz. Będziemy truchtać i co kilka kroków skręcamy bioderka. Szybko nam zleci ten blok. Gotowi? Ja jestem gotowa. Uwaga. 3, 2, 1. Lecimy. Trucht i skręt. W takim rytmie, jaki wam pasuje. U niektórych to będzie co 3 kroki, u niektórych więcej kroków. Hop, hop. Tak jak czujecie, tak robimy. Hop. Truchcik, nic więcej, ludzie. Hop. Pięknie. To, co wam mówiłam, to nie jest zabójcze cardio. Podnosimy tętno, ale nie szalejemy jeszcze. Jeszcze. Luz. Ostatnie ćwiczenie na macie. Będziemy maszerować w podporze. Uwaga. Gotowi. Kitę sobie poprawię. Słuchajcie. 3,
2, 1, lecimy, dłonie pod barkami i raz jedna, raz druga noga, tylko marsz. Słuchajcie, maszerujemy sobie ten spacer, spacer w podporze. I teraz sprawdzamy, czy dłonie są pod barkami? Są. Łopatki ściągamy do siebie, napinamy brzuch, kontrolujemy, czy nasza pupa nie poszła tak, bo jeśli tak, to jest bliżej psa z głową w dół, a nie marszu w podporze. Więc poprawiamy, plecy mają być proste i mocno ciągniemy kolan do klatki. 5, 4, 3, 2, 1. Plus. Jeszcze raz powtarzamy te 4 ćwiczenia, tylko że teraz będą trwały 30 sekund. Pierwsze ćwiczenie, skrzyżowanie. Hop. Hop. Uwaga. Lecimy. I przyspieszamy tempo. Raz. 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 Mocny wydech. Wydech. Pięknie. Jeszcze. Ostatni raz to robimy. Nie wracamy do tych ćwiczeń. Przyspiesz. Przyspiesz. Trzy. Dwa. Luz. Biegliśmy z kolanami. Teraz ręce damy na głowę i tak będziemy biec. Wiem, to będzie ciężkie. Uwaga. Lecimy. Ręce za głowę. Można zapłacić za uszy. I wysoko kolana. Powyżej kolców biodrowych. Ciało prosto. Biegniemy. Raz, 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 raz. Pięknie. Jeszcze. 5 sekund. 3, 2, 1. Luz. Był truchcik i skręt. Będzie teraz. Raz, dwa, trzy. Skręt. Czyli hopki. Lecimy. Co 3 skoki. Skręt. Skręt. Skręt, skręt, hop, 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 mocno biodra skręć, hop, żeby to poczuć w mięśniach brzucha, hop, luz, bieg w podporze, już nie marsz i długa przerwa przed treningiem, przed częścią siłową. Super, tętno skoczyło, o to chodziło. 3, 2, 1. Lecimy, 30 sekund. Szybciej niż spacer. Oddychaj. Zaraz będzie długa przerwa. Raz, 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 raz. 10 sekund. Przyspieszamy. Raz, 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 raz. Szybciej, 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 szybciej. 3, 2, luz. 50 sekund przerwy. Łyk wody. I zaczynamy blok siłowy. Ponieważ pierwsza część siłowa raczej obejmuje dół ciała, sugerowałabym trochę cięższe hantle, ok? Już wam pokazuję, co będziemy robić. Wy odpoczywacie. Hantle. Lewa noga. Za krok w tył. Przysiad. Wyciśnij nad głowę. Cały czas na jedną stronę. Potem zmieniamy na drugą. Zaczynamy za 15 sekund. Pięknie. Jeszcze 8. 3, 2, 1. Lecimy. Za krok lewą nogą. Przysiad.
hantle nad głowę. Pięknie, jeszcze raz. Hop, hop, góra. Super. Raz, dwa. Mocno. Brzuch jest cały czas lekko napięty. Cały czas pracuję razem z całym ciałem. Cudownie. Gorzej, jak ktoś tylko ogląda i słyszy wszystkie komplementy. O, dzięki, fajnie mi się siedzi. A tak jest, czasami ludzie oglądają tylko treningi. Hop. 10 sekund. Czasami chcą wiedzieć, co ich czeka. A czasami, nie wiem czemu, ale jest mi bardzo miło, że ktoś spędza czas oglądając trening. Luz. To samo druga strona. I już nie wracamy do tego ćwiczenia. Na razie. Czyli teraz prawa noga do zakroku i lecimy to samo. Uwaga. Lecimy. Raz, dwa. Góra. Pięknie. Skupiamy się tutaj na tym, co robi nasze ciało. Ładny zakrok do tyłu, przysiad. Posiadki mocno do tyłu. I dopiero ręce góra. Kiedy ręce są w górze, mocno napinamy brzuch. Plecy proste. Ta technika jest bardzo ważna, zwłaszcza jak pracujemy z ciężarami. Dla bezpieczeństwa, ale też, żeby trening był efektywny. Pięknie. Jeszcze. Ostatnie sekundy. Trzy, dwa, jeden. Luz. Odkładam jeden hantel. Jeden bierzemy. Nad głowę. Schodzimy do półprzysiadu. Hop, hop. I będziemy sobie wędrować. Będzie bolało. Trzy, dwa, jeden. Lecimy nad głowę. Półprzysiad. I wędrujemy. Raz jedna, raz druga strona. Niżej biodra. Jeśli ręce mówią, oj, za ciężko, w następnej serii możecie wziąć lżejszy hantel. Teraz próbujemy, dopóki możemy, z cięższym ciężarem. Niżej pośladki. Jeszcze, w trakcie. Hop, hop. Dotykamy kostki nogi przeciwnej. I sobie przechodzimy. Z boczku na bok. Brzuch mocno stabilizuje. Jeszcze 10 sekund. Niżej biodra. Ja też siebie muszę pilnować. 5, 4, 3, 2, 1. Miałam w trakcie myśl, też zmienię hantel. Ale nie. Działamy z tym, co je mamy. Uwaga, za 5 sekund powtarzamy to jeszcze raz. Już wiecie, że umiecie. Zejdź do przysiadu, ręce i kroki. Oddychaj niżej pośladki. Pięknie. Jeśli już jest tak, że naprawdę nie możecie wytrzymać, weźcie drugi hantel i trzymajcie tutaj. Jeśli możemy, pracujemy dalej. Hop, hop, hop. Niżej pośladek. Ale ten czas wolno leci. Jeszcze troszkę. Niżej pupa. Do tyłu pośladki. Pół przysiad. Jeszcze. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Luz. Oddychamy. Wdech, wydech. Bierzemy hantel. Nie wiem, po co go odłożyłam. Nie pomyślałam. Dajemy go na poziomie barków. Wypad do boku w lewą stronę. Powrót. Tylko tyle. Uwaga. Lewa strona. Lecimy. Do boku mocno siadasz na nodze. Wracasz. Usiądź mocno. Biodro do tyłu. Powrót. Jeszcze. Ok, jak już to mamy opanowane, wypad do boku, ręce prosto, wróć i dopiero góra. Bok. Hop, hop. Super.
do dzisiejszego treningu wybrałam głównie ćwiczenia wielostawowe, bo jestem ich wielką fanką i uważam też, że przynoszą lepsze efekty. Ale jednocześnie teoretycznie mam blok siłowy, ale można poczuć, że męczymy się ogólnie, nie? Ta kondycja też się poprawia. 5, 4, 3, 2, 1. Luz. To samo na drugą stronę. Najpierw zaczniemy bez prostowania rąk. Potem dodamy prostowanie. Trzy, dwa, jeden. Lecimy. Do boku i powrót. Pośladki mocno wypychamy i powrót. Pewnie tego nie będziecie słyszeć. Moje studio jest w takim jakby biurowcu. Więc było w jak takie głośne rozmowy na korytarzu, się zastanawiałam, czy coś się dowiemy na treningu, ale jednak nie. Prostujemy ręce. Powrót. Hop. Pięknie. Oddychamy. Mocno siadamy na tym biodrze. Ciężar ciała bardziej napięcie. Nie na przodzie nogi, bo wtedy pójdzie wam na kolano. Dlatego nie chcemy. Kolana mają być z nami bezpieczne, ok? Mają czuć się bezpiecznie podczas treningu. Ale żeby rzeczywiście sobie nie zrobić krzywdy, to trzeba o tym myśleć, zwrócić na to uwagę. 3, 2, 1, luz. Kładziemy się na macie, to jest chyba to, co wszyscy chcieli usłyszeć. Bierzemy jeden lub dwa hantle i kładziemy sobie na kość biodrową, już trochę niżej nawet, bardziej na łono. I teraz prawa noga do góry, lewa zostaje, wznosy bioder, góra, dół. Jeśli ten warunek jest za ciężki, robimy na obu nogach. 4, 3, 2, 1. Lecimy. Góra i dół. Nie dotykamy maty. Cały czas pośladek jest w górze. Wydech na górze. Wydech. Super. Jeśli czujecie, że bardzo boli was w tyle uda, ale nie pracuje pośladek, manipulujemy odległością pięty od pośladka, ok? Tak aż poczujecie, że to pośladek przyjmuje główną robotę. U każdej osoby ta odległość będzie troszkę inna, bo to zależy też od naszej budowy. Najlepiej, żeby w trakcie ćwiczenia było czuć głównie pośladek oraz pomocniczo tył uda. Go też wzmacniamy. Jeszcze. Trzy, dwa, jeden, luz. To samo na drugą stronę. Oddychamy. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Lecimy. Góra i dół. Góra, dół, góra, wydech, dół. Mocno wypycham biodra do góry, do sufitu. Jakbym chciała podać ten hantel dalej na sufit. I powrót. Po co ludziom biura, jak gadają na korytarzu? Słyszę całą rozmowę, wiecie? Góra, dół. Pewnie Patryk, mistrz montażu, to wytnie ten dźwięk, ale ja wiem, co słychać. Jeszcze troszkę. Góra, dół. Góra, ostatnie sekundy. A takie proteczki biurowe czasem są ciekawe, nie? Uwaga. Luz. O, odpoczywamy. Mam dla was niespodziankę. Zanim skończymy ten blok i przejdziemy do bloku trzeciego, który jest blokiem cardio hit, czyli troszkę cardio, troszkę interwałów. Zrobimy jeszcze jedną serię, ale w trochę innym formacie. Chciałabym was przetestować. Więc bierzemy hantle, właściwie teraz do ręki i robimy zakrok, przysiad, hop, to jest jedno powtórzenie. Dwa na jedną stronę, dwa na drugą stronę. Dalej, ręce dajemy do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Odkładamy hantel. Raz, dwa, trzy, cztery,
Kładziemy się na macie i obu nóż robimy z nosy bioder. Ciągiem. Czyli 4 powtórzenia każdego ćwiczenia. Jak się pogubicie, to się nie przejmujcie. Zaczynamy za 5 sekund od lewej nogi. 2 razy. To powtórzymy i potem przejdziemy na prawą. Lecimy. Hantle. Hop. Hop. Góra. Jeszcze raz. Hop. Hop. Góra. Druga strona. Raz. Dwa. Super. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Góra. Pięknie. Dajemy hantle do góry. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Odłóż jeden hantel. Wypad w bok. Raz. Druga strona. Dwa. Trzy. Cztery. Kładź się na macie. 4 wznosy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Bierz drugi hantel. Wstajemy. Lewa noga. Za krok. Raz. Dwa. Pięknie. Druga noga od razu. Raz. Dwa. Super. Pięknie. Hantle. Dotykamy kostek. Raz. Raz. Pięknie. Odłóż jeden hantel. Lewa strona, wypad. Prawa. Kładziemy się na macie. Nie wiem, po co wziąłem ten drugi hantel. I 2 wznosy bioder. Cudownie. I teraz mamy przerwę. Zasłużoną. Łyk wody. Widzicie, nie było tak strasznie. Łyk wody. I przechodzimy do trzeciego bloku na 4. Cardio hit. On składa się z 2 części. Pierwsza część to 2 ćwiczenia. Każde z nich wykonujemy 2 razy, czyli ćwiczenie A. 1 raz, drugi raz, ćwiczenie B. 1 raz, drugi raz i żegnamy się z nimi. A potem mamy taką małe coś. Taką tabatkę. Która trwa tylko 4 minuty i potem przechodzimy do ostatniego bloku, bloku siłowego. Więc tak naprawdę za około 5 minut będziemy już po bloku cardio hit i już nie będziecie o tym pamiętać w zupełności. Więc łyk wody. Pierwsze ćwiczenie, które robimy. Jeśli macie małe hantle, polecam. Jeśli nie macie, robimy bez hantli. Pierwsze ćwiczenie, pajace. Hop, hop. Brzuch napięty, wszystko tutaj działa. Drugie ćwiczenie, bierzemy już średnie hantle. Wypad do deski, powrót, góra. Pół barki z hantlami. Zaczynamy od pajacy. 3, 2, 1. Lecimy, pajacyki, hop, 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 hop. Co jest ważne, jeśli ręce Wam bardzo lecą do dołu, albo cała sylwetka jakoś się nie trzyma, macie za ciężkie hantle. Odkładamy ten hantle i robimy wersję bez ciężaru. Jeszcze 20 sekund. Raz, 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 raz. Pięknie. 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, luz. Jeszcze raz to samo. I potem żegnamy to ćwiczenie, nie wracamy do niego. To było takie na obudzenie, wiecie, bo żeby zacząć nowy blok, cardio hit, to trzeba zacząć jakąś pompą. A co będzie lepsze niż pajacyki z handlami? Bierzemy. Lecimy. Ostatni raz. Łokcie na boki i słuchajcie, nie chcę niestaranności. Jeśli ma to być takie, to odłóżcie te hantle i róbcie bez. Proste ręce, ładne zgięcie w łokciu. Raz, raz, raz. Brzuch trzyma. Plecy proste, super. 10 sekund. 5. 4, 3, 2, luz. Dziękujemy. Was już nie będziemy potrzebować. Średnie hantle. Wyskok do deski. Stanie z ręką nad głową. Uwaga. Gotowi? Pewnie nie, ja też nie. 3, 2, 1. Lecimy. Wyskok. Powrót skokiem,
i powoli się podnosimy. Nie śpiesz się. Hop, hop, góra. Kiedy się obniżamy, zobaczcie, plecy mam proste, mocno pcham pośladki do tyłu i dopiero w końcowym etapie zginam kolana. Plecy prosto, hop, hop. Super. Plecy. Mocno wypychamy pośladki do tyłu, kiedy się pochylamy. 5, 4, 3, 2, 1, plus. Nie sądziłam, że to powiem, ale to jest dużo lepsze niż pajace z hantlami. Coś w tym jest. Jeszcze raz, bo tu mamy długą przerwę. I ostatni element cardio, czyli tabata. 3, 2, 1. Lecimy, skaczemy, wracamy, góra, dumnie, super, plecy, pośladki, hop, hop, tu się nie śpiesz, swoje tempo, bardziej mi zależy na technice, super, jeszcze troszkę. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, luz. Zasłużona przerwa. A następnie tabata. Cztery ćwiczenia. Każde wykonujemy dwa razy po 20 sekund. Pierwsze ćwiczenie, które będziemy robić. Te pajace nas trochę tak, wiecie, prześladują. Hop, hop. Hop, hop. I do tyłu to samo. Zaczynamy za 15 sekund. Słuchajcie, napięcie rośnie. 4 minuty i koniec cardio. Myślcie o tym. Lecimy. Hop, 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 hop. Do tyłu. Raz, 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 raz. Brzuch lekko napięty. Plecy proste. Nie jest tak źle, nie? 4, 3, 2, 1, plus. Jeszcze raz to samo. Uwaga. Lecimy. Raz, 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 raz. Oddychamy. Plecy, brzuch, 3, 2, luz. Obracamy się do boku i będziemy robić przysiad ze skokiem. Lecimy w jedną i w drugą. W jedną i w drugą. Super. Mocny wyskok, wybijamy się. Słuchajcie. Sami włączyliście ten trening. Doskonale wiedzieliście, co tu się będzie działo. Ostatnie sekundy. Plus. Nie było tak źle. Jeszcze raz to samo. Lecimy. Hop. 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 Mocny zamach. 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 Hop. 10 sekund. Już nie wracamy do tego ćwiczenia. 5, 4, 3, 2, luz. Kolejne ćwiczenie, przeskoki. Uwaga. Lecimy z jednej nogi na drugą. Tylko tyle, nic więcej. Ale ręce cały czas pracują, brzuch jest lekko napięty. Nie chcę, żebyście to robić tak byle jak, tylko hop, 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 hop. 3, 2, 1, plus. Nic mnie tak nie denerwuje, jak widzę, że ktoś robi byle jak. Po co tracić swój czas na trening, jak nie chcecie zrobić tego porządnie. Lecimy. Nie ma sensu. Jak już coś robimy, zróbmy to dobrze. Oddychaj. Raz,
Raz, raz, raz. Trzy, dwa, jeden, luz. Ostatnie ćwiczenie. Burpees. Nie będę wam pokazywać, macie tu gdzieś w okienku. Lecimy z dotknięciem klatki. I góra. Dotknięcie. Góra. Dotknij maty. Cycami dotykamy maty. Już. Super. Trzy, dwa, luz. Jeszcze raz. I tylko blok siłowy. Jeśli czujecie się zmęczeni, to jest wasza szansa, żeby to zmienić. Lecimy. Ostatnie 20 sekund. Pokaż, co potrafisz. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybciej. Akcent na macie klatką. Trzy, dwa, jeden, luz. Długa przerwa. Dobra robota. Przybijamy sobie piątkę. Jestem dumna, że jesteście w drużynie CF. Łyk wody. Już pewnie jestem cała rozczochrana. Przed nami ostatni blok. Skupiony na górze ciała. Hantle. Bez skakania. Easy. Trzy ćwiczenia. Każdy z nich robimy dwa razy po 50 sekund. A następnie, tak samo jak przy pierwszym bloku siłowym, powtórzymy sobie całość, wszystkie ćwiczenia naraz. Ok. Wstajemy. Pochylamy się na lekko zgiętych kolanach. Plecy proste. Wiosłujemy. Prostujemy ręce za siebie. Wracamy. I dajemy na dół. Cztery. No, kliknij się. Trzy. Lecimy. Wiosło. Prostuj, pompuj triceps. Powrót. Dół. I pracuj we własnym tempie. Jeśli pod koniec ćwiczenia czujesz, że już więcej z tymi hantlami nie dasz rady, masz dobry ciężar. Jeśli możesz robić 3 minuty i nie robi to na tobie wrażenia, zwiększ ciężar. Jeśli nie mamy już hantli, bierzemy koty, małżonków, małżonki, dziewczyny, chłopaków, babcie, dziadków i wyciskamy ich w wiosłowaniu. Jeszcze troszkę. Pupa cofnięta. Plecy proste. Jeszcze. Luz. Jeszcze raz to samo. Mówiłam, że będzie intensywność mniejsza. Ostatni blok. Za jakieś kilka minut kończymy trening. Uwaga. Lecimy. Mocno ciągniemy łokciami do sufitu. Ściągamy łopatki. Teraz prostujemy. Wracamy do napięcia i dół. Hop, 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 dół. Raz, dwa, trzy, cztery. W tempie. Brzuch cały czas też pracuje. Jeszcze troszkę. Mam nadzieję, że czujecie, że cała góra pleców wam pracuje. Tak samo jak tył ramienia, czyli triceps. Trzy, dwa, jeden, luz. Kolejne ćwiczenie. Nogi troszkę szerzej niż szerokość bioder. Stajemy mocno, brzuch napięty. I z tej pozycji unosimy do góry hantle i wracamy. Wiecie co? Zrobimy to z łokciami na zewnątrz. Tak będzie lepiej. Uwaga! Lecimy. Góra. Hop. Wyciskamy nad głowę. Wracamy. Góra. Hop. Powrót. Góra. Wydech. Super. I znowu.
Jeszcze troszkę. Oddychamy. Pilnujemy tego, żeby w tej pozycji nie poszła nam pupa tu. Nie puszczamy miednicy, cały czas jest w neutralnym ustawieniu, czyli pupa nie jest ani wypięta, ani nie dajcie jej do przodu. A wtedy zobaczycie, że w ciągu 3 sekund poczujecie plecy. I to w złym tego słowa znaczeniu. 3, 2, 1. Te 50 sekund już się zrobiło długie, co? Troszkę tak jest. Jeszcze raz to samo, potem ostatnie ćwiczenie, 50 sekund. I powtórzymy całość w jednym bloku. Schłodzenie i do domu. Uwaga. Lecimy. Góra. Dół. Góra. Dół. Bardzo ładnie. Całe barki tutaj fajnie pracują. Musicie je poczuć. Jeśli w którymś momencie jest za ciężko, już nie dacie rady podnieść ani o centymetr wyżej, ani macie mniejszych hantli, odkładamy hantle i robimy ten ruch bez hantli, ok? Zawsze można sobie poradzić, nie szukamy wymówek, szukamy rozwiązań. Dlatego ja tak często pokazuję modyfikacje, żeby każdy mógł skorzystać. Nie ma, że nie można. Można, tylko trzeba pomyśleć jak. Cztery, trzy, dwa, luz. Poczułam to mocno już. Słuchajcie, wiem, że mnie będziecie bardzo za to lubić. Przechodzimy do deski, może być na hantelkach. Po czym podniesiemy biceps, wracamy. Podnosimy, wracamy. Tak pracujemy przez pierwsze 25 sekund. Potem puszczamy hantelki i zostajemy w samej desce. Co jest dla mnie ważne? Zobaczcie, jestem w desce i podnoszę to tak, troszkę pod kątem. Jeśli nie dacie rady utrzymać się w desce, robimy to w wersji na kolanach. 3, 2, 1. Lecimy. Pierwsze 25 sekund, pompujemy biceps w desce. Staramy się nie bujać biodrami za mocno. Pięknie. Kierujemy hantel troszkę do przeciwnego barku. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Odłóż hantel, przejdź na przedramiona. Zostań w desce. Ściągamy łopatki, napinamy brzuch. Plecy proste. Trzymasz. Oddychamy 10 sekund. 6, 5, 4, 3, 2, 1, luz. Jeszcze raz to samo. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, jak Wam się podoba taka forma, czy nagrać więcej takich treningów łączonych, czy wolicie mieć te aktywności osobno. Uwaga. Lecimy. Deska i biceps. Pięknie. Jeszcze 5 sekund i przechodzimy do deski. Postaraj się jeszcze. Uwaga, deska. Ściągamy łopatki, napinamy brzuch. Plecy proste. 20 sekund. Jeszcze 10. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Ostatnie sekundy naszego treningu tak naprawdę. 4, 3, 2, 1. Luz. Ta sama zasada co przy pierwszym bloku siłowym. 4 powtórzenia każdego ćwiczenia. Wciągiem bez przerw. Czyli pierwsze co będziemy robić. Wiosłowanie. To jest jedno powtórzenie. Będę Was kierować, na spokojnie. Za 8 sekund zaczynamy. To jest już finisz naszego treningu. Finał, moi drodzy. Uwaga. Lecimy. Raz. Dwa. Łokcie mocno pracują. Trzy.
4, wyprostuj się nad głowę. Raz, dwa, trzy, cztery. Deska z bicepsem. Lecimy. I raz, dwa, trzy, cztery. Wracamy do wiosłowania, na górę. Raz, dwa, trzy. Ostatni raz. Wyciskanie nad głowę. Cztery razy. Deska. Lecimy biceps. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie. Odkładamy hantle. Czas na zasłużone schłodzenie. Siadamy na pośladkach. Dłonie są za pośladkami właśnie. Otworzymy sobie klatkę do góry. Mocno wypychamy całe ciało, żeby poczuć, jak otwierają się barki. Jeszcze. Biodra wyżej. Trzy, dwa, jeden. Luz. Siadamy. Łapiemy się z tyłu za łokcie, jeśli możemy. Otwieramy klatkę. Zostań w tej pozycji. Głęboki wdech. Wydech. Przechodzimy do deski. Ostatni raz przysięgam. Pies głową w dół od razu. Przyciągamy raz jedną, raz drugą piętę do maty. Cztery, trzy, dwa. Prawa noga góra. Zagnij nogę w kolanie, otwórz biodro. Prawą nogę do przodu dajemy zgiętą. Rozciągniemy chwilę pośladek. Oddychaj. Znów pies głową w dół. Pięty do maty. Noga góra. Zegnij nogę w kolanie. Trzymaj, otwórz biodro. I teraz druga noga. Przód. Oj, tu jest bardziej spięte. Zostań, oddychaj. Pies z głową w dół. Pięty. Lewa noga do przodu, do wypadu. Prawa, prawe kolano na macie. Zostań w tej pozycji. Spróbuj otworzyć jeszcze biodro. Kładziemy sobie hantel pod nadgarstek. Opieramy się o hantel, a drugą ręką staramy się złapać za stopę. Otwieramy klatkę. Rozciągamy udo. Druga strona to samo. Najpierw robimy krok. Otwieramy sobie biodro. I teraz dłoń na hantel. Druga dłoń chwyta za stopę. Otwieramy też klatkę. Super, jestem teraz mega dumna. Mam cichą nadzieję, że spodoba Wam się ta seria, ale jestem świadoma, że nie wiadomo, jak to będzie, więc napiszcie mi proszę w komentarzu, czy chcecie kontynuacji, czy nie. Ja to lubię, takie treningi łączone. Głęboki wdech, wydech. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy trening. Jeśli chcielibyście wesprzeć mnie i mój kanał, jest taka możliwość na dole, dołączyć do Fitnessiar. One mają dodatkowe treningi live kameralne i troszkę niespodzianek też tam będzie. A na dzisiaj to już wszystko. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę. I co? Widzimy się niedługo. Hejka! Piąteczka!